Ten aparat, proszę państwa, bez uziemienia i nie na elektryczności. A na czym? Na gazie? Pan szanowny żartuje. Bateria. Bateria. Ostatnie słowo techniki. Mój wynalazek. Pracowałem nad tym cały rok. Kiedy to takie małe, niepozorne? I to nie mebel, szanowny panie. My byśmy chcieli, proszę pana, coś solidnego. Tak. No, zresztą to i tak nie jest do sprzedania. Pokazuję to państwu jedynie jako znawcom. Niedługo tylko te aparaty będą używane w całym kraju. Co ja mówię w kraju? Na całym świecie. No, naturalnie prasa musi nad tym rozpisać się, rozreklamować. Właśnie w tych dniach jadę do Warszawy w tym celu. Ale ja bym wolał coś większego, jakiś większy numer, tak na 12 osób. Bo proszę pana, u nas jest rodzina duża. Tak. Proszę bardzo, bardzo proszę. Stefek, pokaż model 514. To ta super heterodyna w dwie pentody szarpana? Tak jest. No, ale tempo, prędzej. W tej chwili służę państwu. No, to na pewno będzie się podobało. Mebel solidny, jak to szanowny pan powiedział, prawda? Najmniej na 12 osób. Włącz. Sekunda. Muszę tylko sąsiada uprzedzić. Przepraszam najmocniej. Halo, halo, Gaweł. Nie włączaj teraz aparatów elektrycznych. Wyraźnie mów, nie rozumiem. Daj mi święty spokój, ja mam klienta. Więc proszę szanownego pana, wszystko co zapakowane postaramy się odesłać do domu. Tak, jest tak. Kolejka dla szanownego synka jest, prawda? Laleczka dla szanownej córeczki jest, kolejka woda dla szanownej małżonki, prawda? Tylko szanowny pan, jakbyś mi taka środka nic sobie nie wybrał, doprawdy. Chwileczkę. Panie śledzik, proszę przynieść elektryczne żelazko, już. Kiedy ja żelazka nie potrzebuję? Koniecznie, nie. Proszę pana szanownego, koniecznie w dzisiejszych czasach. Niech pan spojrzy na swój garniturek. Faluje klapa, rękaw źle przyty, wszystko dlatego, że nie wypasowane. Jedna chwileczka, niech pan wynalazka w tej chwili będzie wypasowana. Proszę pana, wygładzone ubranko mężczyzny jest życia ozdobą, niech mi pan pozwoli. Zaraz się odprasuje, będzie zupełnie jak nowe. No proszę. Prawda? Jak pięknie gra. Jaki czysty odbiór. Mebel, co? O, proszę pana, nie trzeba węgla, nie trzeba ognia. Cyk! I gotowe. To żadne radzi. Nie, nie, sekunda jedna. W tej chwili to się... Stefek, no zobacz, a już wiem, co to jest. To zapewne włączono jakiś aparat elektryczny. To mnie na złość zrobili. Na złość mnie, proszę pana. Chodź, Wicusiu, najlepiej kupimy sobie gramofon. Ależ łaskawa pani, jedna sekunda to się... To nie, proszę pani, niech pani zapewnia pani... No, Stefek, zobacz, jak to... Sekunda, poczekaj. Przejedziemy 2-3 razy po klapie, prawda? I szanowny pan własnej marynarki nie poznał. Gaweł. Przepraszam szanownego pana, tylko załatwię sąsiada. Słucham? Słuchaj, Gaweł, ja jestem spokojny. Bardzo spokojny, ale tego dłużej już nie zniosę. A czy ja ci każę coś znosić, czy ty tragasz jest? Gaweł, bez głupich kawałów. Tyle razy prosiłem ciebie, żebyś nie włączał aparatu, kiedy mam klienta. Ty masz klienta i ja mam klienta. Ale możesz poczekać. Dlaczego mam czekać? Wolność domku w swoim domku. Panie, czy to żelazko nie przypali? Jaki swąd? Proszę? Swąd? Stąd? Skąd? Proszę pana, to jest chemiczna reakcja oksydowanego metalu, tak? To jest przewidziane przez naukę, proszę szanownego pana. Że elektryczność nie jest węgiel, nie jest ogień jakiś. Co to ma znaczyć? Kpiny, no marynarkę mi pan zniszczył. Także rzeczywiście troszeczkę, wie pan, się przypadliło tego. Ale proszę pana, niech pan za to spojrzy, jak cudownie opracowana, prawda, legła ciutka, zupełnie bąbli nie ma już. Ja panu dam bąble, do sądu pana podam. No i co? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. Proszę. A, prosimy, prosimy. Dzień dobry, pani gospodyni. Dzień dobry panu Anielciu, pan Paweł przyszedł. Doskonale pan trafił. Dzisiaj mamy na obiadek kuledziach. Delicja. Dziękuję pani gospodyni, ale ja przychodzę tutaj w sprawie lokatorskiej. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry.
Pani gospodyni, ja muszę bardzo poważnie z panią pomówić o moim sąsiedzie z dołu. A, proszę pana, o interesach pomówimy później. Anielcia sama robiła z myślą o panu. Pan pozwoli, kawałeczek pan skosztuje. Dziękuję uprzejmie, ale ja naprawdę nie jestem głodny. Kawałeczek, ja proszę, bo będzie mi przykro. Proszę. To straszne. Co, kulebiak? Nie, mój sąsiad Gawel. Ani pracować, ani coś sprzedać, ciągle przeszkadza, ciągle halasuje, proszę pani, ciągle włącza te swoje przeklęte elektryczne aparaty, jak chwili spokoju przez niego nie mam. Spokój znajdzie pan tylko w małżeństwie. Panu żoneczka potrzebna taka, co to i mężusia pocieszy, i smaczny obiadek ugotuje. Prawda, córusiu? Samej rzeczy, mamusiu. Może jeszcze kawałeczek? Nie, dziękuję, dziękuję. Chwilowy brak apetytu, no i czasu. Jeszcze mam tyle spraw do załatwienia przed wyjazdem. Pan wyjeżdża? Tak jest, do Warszawy. Z moim wynalazkiem. No, pani rozumie, przecież trzeba w gazetach troszeczkę szumu zrobić, żeby to rozreklamować. No, finansistę muszę poszukać. Ach... Pani gospodyni, niech pani z nim pomówi. Błagam panią, bo inaczej się wyprowadzę. Ach, nie, pan się nie wyprowadzi, mowy o tym nie ma. Już ja to załatwię. Panie szefie, monter przyszedł. Przepraszam najmocniej. Panie Tadełku, nie zjadł pan kulewiaczka. Proszę zabrać. Dziękuję. Gdzie wlosem? To nie dla ciebie. Owieczka kulebiakiem karmiona. Wynoś mi się stąd! Panie śledzik, znowu zamiast pakować mi rzeczy, to pan nalewkę wypija, nie dla pana robiłem. Przepraszam, panie szefie, jestem przeziębiony i myślałem, że to lekarstwo. Jak pan się tak dalej będzie leczył, to ja nie gwarantuję za pańskie zdrowie. Tak jest, panie szefie. Niech pan skoczy do sklepu po benzynę i wyczyści mi fraczek. Wyjeżdżam do Warszawy po zakupy. Ale po co fraczek? Po co fraczek? Nie pańska rzecz. Może się trafić jakieś dyplomatyczne śniadanko, coś to nie, proszę, niech pan idzie. Gospodyni, czym mogę służyć? No, sąsiedzi się na pana skarżą, panie Gawlie. O, znowu Paweł coś nagadał, tak? No, proszę pana, pan mu przeszkadza, pan mu dokucza. No, a on tu nie wytrzyma i wyprowadzi się, a to człowiek spokojny, nie wadzi nikomu. Ładnie spokojny. Co, przez niego dopiero co klientowi zaplaciłem 30 zł za marynarkę. No, proszę pana, czy nie mógłby pan się jakoś z nim pogodzić? Naprawdę nie chciałabym, żeby się wyprowadzał. Ja już wiem, tu idzie o anielcie, tak? No, piękna Boże. Para z nich będzie, owszem. Wszystko dla pani gospodyni zrobię. No, już z nim mówię. Halo? Więc słuchaj, nie chciałem cię dotknąć. Przez twoje idiotyczne kawały straciłem klienta. No, nie robię ci więcej kawałów. Słuchaj, Gawel, możesz mnie nie przepraszać. Nie. Chcę ci tylko jeszcze coś powiedzieć. To co? No niech pani posłucha, co on mi na to odpowiada. No niech pani zobaczy. To jest... Uważaj! Nareszcie spokój się. Zdrowie. Dziękuję.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Katarek mamy, co? Już cię licho tu znowu przyniosło. A zdrowie! Zabierz tę nogę. Zabierz głowę. Słuchaj, wyjrzysz tę nogę, przy uderzysz mnie w nos. Zejdź do diabla stamtąd. Nie rób wariata ze siebie. Wolność, Michale, w swoim przedziale. A ciu-ciu! Ja ciebie oduczę tych głupich kawalów. Na zdrowie. Nie czyń drugiemu, co tobie nie... Nie, nie... Mile! Jesteś skończony blazen. Wynoś się stąd. To jak kicham na takie towarzystwo? Proszę, wolna droga. Ty się wynoś. No więc coś ty zrobił, no idioto, no uderzyłeś dziewczynkę. Chodź maleńka. O, kuku w nosek? To nic, do wesela się zagoi. Ech, ty słoni. Bardzo boli? Trochę boli. No nie płacz maleńka. Zaraz zrobimy, żeby nie bolało. Co mi się tak przyglądasz? Bo naprawdę pomogło. Już nie boli. Daję ci słowo, żeś ty powinien być aptekarzem. Twoje pocałunki leczą jak balsam. Gdzie ty chodzisz? Szukam cię po całym pociągu. Z dziećmi to zawsze taki kram. Chodź, chodź. Tyle razy cię prosiłem, żebyś była ostrożna. Ile razy mam ci powtarzać to samo? A co ja takiego zrobiłam? Jak to nie rozumiesz tego? Sama nie rozumiesz tego? Niech pan dyrektor nie denerwuje panienki przed koncertem. Już. Już jestem spokojny. No już zgoda między nami. Rączkę, Żyletko. Dobrze? Czy ty wiesz, że wszystkie bilety już sprzedane na twój koncert? Chodzi. Ja nie chcę kupić aparatu radiowego. Ależ nie, panie redaktorze. Ja nie przychodzę, żeby sprzedać. Zależy mi na tym, żeby prasa zajęła się moim wynalazkiem. Jakiś artykulik, jakiś wywiadzik, panie redaktorze. Tak, 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 ale ja nie mam czasu. Ale to tylko dwa słowa, panie redaktorze. Budowa bardzo prosta. Chciałbym tylko objaśnić konstrukcję. A więc jest to dwupentodowo czterooktodiowa superheterodyna z podwójnym napędem, automatycznym magnoskopem i telesynchronizacyjno-magnetyczno-elektryczno-dynamo przeciwzanikową eliminacją fal. Prawda, jakie to proste? Dziecko to zrozumie. Niestety, ja nie jestem dzieckiem i nic nie zrozumiałem. Przyślemy panu sprawozdawcę radiowego na wywiad. Tak jest, dziękuję uprzejmie, ale... Do widzenia. Tak jest, naturalnie do widzenia. Tylko pan redaktor jeszcze nie zna mojego adresu. Głupstwo, zostawi panu woźnego. Tak jest, dobrze. Dziękuję uprzejmie. Moje uszanowanie panu redaktorowi. Dziękuję uprzejmie, bardzo panu dziękuję. Ładnie gra. Co? Moje dzieło. Ślicznie gra. Niech pan zapisze mój adres. A niby po to. Jak to po co? Bo pan sekretarz ma przysłać do mnie reportera. Hotel Bellevue. Niech pan zapisze. I tam jak pan sekretarz sam nie zapisał, to niby... No, ale zresztą mogę zapisać. Więc Paweł Gawlicki, Hotel Bellevue. Aha, dobrze. No. Nie tylko z waszej redakcji przyjdą do mnie reporterzy, z innych również. Ale kłoku nie będzie. Nie wiadomo, nie wiadomo. Dobry, jest pan redaktor? Owszem, jest, proszę pana. Dzień dobry.
Dzień dobry, redaktorze. Redaktor chciał ze mną mówić, co? No i cóż, panie Lisek, dowiedział się już pan czegoś? Jeszcze nie mam pewności. Teraz właśnie idę do tej malin. Pojedzie z panem i z panienką. Dobrze, dobrze, niech Paulina jedzie. Najmocniej, panie, przepraszam, ale Violetta już jest tak zmęczona, że musimy jechać do hotelu. Jaka szkoda, bo chciałabym. Tak jest, hotel Bellevue. Nie, pan baron Grodesko jeszcze nie przyjechał. Nie, moje uszanowanie. Proszę pana, chciałbym jakiś pojedynczy pokój. Niestety nie mamy wolnego pokoju. No może jednak się coś znajdzie. Nie? Ale ja muszę u was mieszkać. Ja w redakcji już podałem adres, hotel Bellevue. No i widzi pan to... Mam podwójny pokój, ale zajęty przez jednego gościa. Gdyby pan chciał... No ja chcę na pewno, tylko czy ten pan zechce? Wobec tego ja się porozumiem z tym panem, a pan tymczasem pozwoli do naszej restauracji. Proszę bardzo. Bo i proszę zabrać rzeczy pana. Dziękuję panu bardzo. Proszę uprzejmie. Dziękuję proszę uprzejmie. Dzień dobry. Mama, torebkę zgubiłaś. Panienku, gdzie się panienka zagubiła? Pan Hubert się denerwuje. Kawały urządzasz. Dosyć mam już tego wszystkiego, tej szopy, tego udawania, dość, dość! Pan nie chce zrozumieć, że dla mnie to jest okropne udawać ciągle 13-letnie dziecko. Ja mam już 19 lat. Jeszcze ktoś usłyszy. I tak kręci się już jakiś reporter, który coś węszy. Uspokój się, Violetko, no przecież to jest nasz interes. No trudno, publiczność lubi cudowne dzieci. Ale mnie to już obrzydło. No nie denerwuj się, kochanie, nie bądź dzieckiem. Właśnie dzieckiem. No więc nie bądź, że dzieckiem i zrozum, że musisz być dzieckiem. Za rok kończy się nasz kontrakt i wtedy będziesz wolna, rozumiesz? Ale wcześniej nie. Nie, 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 nie! Dobry wieczór panu. Moje uszanowanie. Witam pana redaktora. Co pan mieszka w tym hotelu? Nie, byłem u znajomych. Niech się panienka uspokoi. Trudno, pan Hubert ma swoją rację. Ojciec panienki został mu dłużny dużo pieniędzy. Umarł i nie zapłaci. Wiem o tym i dlatego to robię. Ale ja muszę mieć coś w życiu. Nie chcę być więcej cudownym dzieckiem. Chwić... Panna Violetta. Panna?
pana redaktor zbyt łaskaw dla dziecka. Dziecko? Nie przesadzaj. 13 lat? Przecież to dziecko. 13. Więc to jest córka tego skrzypka Giacomo Bellamy, prawda? O, właśnie, właśnie tak. A przecież Giacomo Bellamy umarł 18 lat temu, więc niby skąd 13-letnia córka? Ona jest córką... W tej chwili panu to wyjaśnię. Otóż Giacomo Bellamy miał stryjka. Także Giacomo Bellamy. A ten stryjek miał wujka. Także Giacomo Bellamy. Wujek miał syna. Giacomo Bellamy, no i syn się ożenił i miał córeczkę. Właśnie naszą małą, kochaną Violetkę właśnie. I taki młody ojciec puszcza w świat taką młodą córkę, nie interesuje się nią, nie odwiedza jej? Ależ odwiedzi ją, z całą pewnością ją odwiedzi. Kiedy? Nawet jutro. Aha. To znaczy, że spotkamy go na jutrzejszej konferencji prasowej, którą pan urządza. Co? O tak, tak, naturalnie, naturalnie. A może przy sposobności odwiedzę pannę, o, przepraszam, małą Violetkę. Z całą przyjemnością. Przepraszam na chwilę. Nie wiem tylko, czy można wejść, sprawdzę zaraz, czy ubrana. Ale z dzieckiem nie robi się takich cyregi. No, czy można o niej być panna Violetta? Jak się masz, moje dziecko? Dobry wieczór panu. A może papierosa? Czy to czekoladowy papieros? Nienormalny. Ależ panie redaktorze, dzieci nie palą. A może pan pozwoli? Dziękuję, nie palę papierosów. Dobranoc, Violetko. Dobranoc panu. Bardzo się cieszę, że poznam jutro twojego tatusia. Moje uszanowanie panu redaktorowi. Polecam się łaskawej pamięci. Moje uszanowanie. O czym on mówił? O jakim ojcu? Muszę znaleźć dla ciebie ojca. Jakiegoś młodego ojca, żeby ten dureń wreszcie uwierzył, że masz 13 lat. Ta cała komedia staje się już okropna. Trudno. Wolę okropną komedię niż okropną. Ten typek z redakcji coś wywęszył. Chce cię zdemaskować. Tak, naturalnie. 13-letnie dziecko ma 19 lat. Ale znalazł to ruin. Trudno. Musisz się poświęcić. Za rok kończy się nasz kontrakt i wtedy będziesz wolna. Za rok? Tak długo on czekać nie będzie. Przepraszam pana. Na sali nie ma ani jednego wolnego stolika. Chyba, że szanowny pan zechce się przysiąść. Dobrze. Pani? Dziękuję. Serwus, Pawełku. Gdzie ty? Siadaj, o, zaraz się obrażasz. Siadaj, siadaj. No, jak tam? Jak ci poszło w redakcji? Nie. Na pierwszy winta? Nie. Nie. Zapal papieroski. No, zapal. Pal, no przecież wiesz, że ja cię bardzo lubię, tylko rozumiesz, nasze charaktery się nie zgadzają, tego, no ja jestem kawalerzem. Masz idiotyczne dowcipy. Oj, oj, oj. Awanturnik jesteś. A, ty cicha lipa. Masz pal. No co tu znowu, jakieś idiotyczne żarty, no. Nie, naprawdę nie chcąc, no wierz mi, nie chciałem. Nie. Proszę, zapal sobie sam, najlepiej będzie. A zapałki bezpieczne? Na dole na dancingu. Ten pan z pociągu. A wiesz, co bym chciała? Paulinko. Paulinko!
tej chwili. Chcesz ten rewolwer? A co, zepsuł się? Nie, ale znudził mi się. No to daj. Musisz mi się postarać o suknię, rozumiesz? O taką długą, do samej ziemi, jak dla dorosłych. A po co? Chcę zrobić wujkowi niespodzianki. Tu jedna artystka zostawiła walizki, bo nie zapłaciła rachunku. Poczekaj, tu może coś wykopię. Zrozumiał pan? Ekspedite, proszę, szanowni osoby. Więc przychodzę i powiadam. Panowie prasa, oto jest moja ukochana córeczka. Najlepiej niech pan nic nie mówi. Ja będę wszystko mówił. Proszę bardzo, proszę. No więc ma pan tu 50 złotych zaliczki i niech pan pamięta. Przyjechał pan samolotem z Londynu i jest pan ojcem Violetty Bellamy. Zrozumiał pan? No więc do widzenia. Proszę, jest suknia. Dziękuję. Może zatańczymy? Przepraszam. Patrz, patrz, moja kuzyneczka przyszła. Widzisz? Chodź, jak tu drżyło cię strasznie. Proszę cię, poproś ją do stolika, on tam ci przyparzy. Z przyjemnością. Dobry wieczór, pan. O, poznał mnie pan. Jeszcze nie poznałem, ale pozwoli pani. Paweł Gawlicki, sąsiad Gawła. On tam siedzi. Kto? Gaweł, kuzyn pani. Właśnie prosił mnie, żebym panią tam przyprowadził do stolika. Kuzyn? Tak jest. Ja w Warszawie nie mam żadnych kuzynów. Bardzo panie, przepraszam. Najmocniej panie przepraszam, ale to nieporozumienie. To mój sąsiad zrobił mi ten nieprzyjemny kawał. Nieprzyjemny? Jest właściwie bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny. Ale pani kogoś szuka. Ależ nie. Nie. Co to znaczy tak? Ale nie przyszedł. Nie widzę go nigdzie na sali. Ten sąsiad często panu robi takie kawały? Ma bzika na tym punkcie, ale po raz pierwszy jestem mu wdzięczny. Dlaczego? Bo przez jego kawał poznałem panią. Do mnie. Przepraszam panią najmocniej, to pewno z redakcji. Halo, jestem. Z kim mam przyjemność? Jaką przyjemność? W tej chwili wyłączyć się! Co? To po to pan się ze mną łączył, żebym ja się wyłączył? Kretyn! W tej chwili wyłączyć się, bałwan! Pańskie szczęście, że pan jest daleko ode mnie, bo inaczej zbiłbym pana na kwaśne jabłko! Jakiś idiota dzwonił, ale mu nawymyślałem! No to ciekawe. Ja też rozmawiałem z jakimś kretynem. Thank you.
bardzo. A, kogo widzę, kochany sąsiad. Tak. Telefon ważny był, prawda? A tak, bardzo ważny. Pozwoliłem sobie zastąpić sąsiada. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Może mogę służyć? Właśnie, może pijemy się koniaczku, co? Proszę bardzo, pani szanowna, też koniaczku? O, to dobrze. Też, to poproszę wobec tego 3 razy koniak. Tak. Dobrze, no siadaj, kolego. A, siadaj. Co? Nie ma krzeseleczka. Tak. O, tam jest wasze krzeseleczko. Może kolega weźmie sobie to wolne krzeseleczko. Proszę bardzo. Panie starszy. Kto starszy? Ja starszy? Oszalał pan może być moim dziadkiem. Co to za porządki? Co za kelner? Panie, płaci. Dlaczego płaci? Czy jestem panu coś winien, czy co? Ja nie znam pana. Przepraszam, czy wolne? Powąchaj no pan, towary. Rzeczywiście nieświeża. Nie pan to weźmie. Pan sam sobie zje to świństwo. Ja? Żebym się struł? Co pan? Co ten kelner oszalał? Co to za usługa? Co pan oszalał, czy co pan mi się przepraszam. A, panie, to jest to dla mnie? No, może być i dla pana. Ale ja już nie mam ani grosza. Panie, grunt ostrożny. Nie zapłacę rachunku. A nie płacz pan. Zwalnia mnie pan? Zwalnia. Panią nie kelner, słowo daj. Pierwszy raz widzę w życiu takiego kelnera jak pan. Jak ja? Ja kelner? Co pan wariował? A to co? O, a to co? A to mnie wykiwa. Chodź. A, to jest pewno ten znajomy, z którym pani się umówiła. Ach, tak, nie chciałabym, żeby mnie zauważył. Wyjdziemy na taras. Z przyjemnością. Wie pan, to wszystko, co się dziś stało, to jak cudna, piękna bajka. Bajki są dla dzieci. Właśnie dlatego je lubię, bo ja... Bo co? Nic. Przyjdzie czas, że to panu wytłumaczę. Dziś jeszcze nie wolno. Tajemnica? Przecież każda bajka musi być trochę tajemnicza, żeby była ciekawa. To prawda. Więc to jest taka najprawdziwsza bajka. Tak, bajka o pięknym królewiczu. I śpiącej królewnie. Bo widzę, że królewna jest trochę senna. Wcale nie. Chociaż ja już co dzień o tej porze sypiam. Jak dziecko. Nie, jak na śpiącą królewnę przystało. Za siódmą rzeką bardzo daleko stąd, hen za górami stół, szukałem ciebie śpiąca królewno i to był pewno błąd, bo cię znalazłem tu. A gdy ta bajka znów przypomina się dziś, taką nasuwa mi myśl. Może ty jesteś mą królewną, której szukam dzień po dniu. Jeśli tak, to już wiem na pewno, zbudzę serce twe ze snu. Nie zaklęciem zbudzę je tajemnym, nie słowem, nie trunkiem, ale najzwyklejszym pocałunkiem, takim do utra rytchu. Jeśli ty jesteś mą królewną, której serce zbudzicie mam, to już wiem na pewno, że jak w bajce będzie nam. No poznać się. Proszę. O, kaszelek. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Najlepszego.
Słucham pana. Strasznie mi się podobasz. Tak. Chcesz zostać moim kolegą ze szkolnej ławy? O, proszę bardzo, proszę bardzo. A zięciem moim chcesz zostać? Co? Ożenisz się z moją córką. Nie, proszę bardzo, ale ja mam pewne wymagania familii. Ty możesz być ostatnim indywiduum, ale twoja córka musi mieć kryształowego ojca. Zięciuniu, moja córka jest hrabianką. Dała tatuniowi 50 złotych a konto. No, nie, owszem, ja lubię arystokrację. Błękitna krew. No to zrobione. Zięciuniu, buzi. Dobrze, to państwo pozwolą. Korzystałem z tego, że państwo tak trwale mnie pozywali. Proszę, proszę. 2 złote sztuka. Jakie to śliczne. Proszę. Dziękuję bardzo. Na pamiątkę mojej śpiącej królewnie. To śmieszne. Nawet nie wiem, jak pani ma na imię. Elżbieta. A nazwisko? Królowe i królewne nazwisk nie mają, tylko numery. Na przykład Katarzyna II. Wobec tego mojej Elżbiecie pierwszej. Dziękuję. Mojemu Pawłowi. Pierwszemu i jedynemu. Muszę odejść. Odprowadzę panią. Nie, dziękuję, pójdę sama. Jak to? Teraz, o tej porze, to niemożliwe. Pana, zostawiłam na sali puderniczkę. Może pan nie zechce ją przyjąć? Ależ oczywiście, oczywiście. Puderniczki nie... Paweł I. Musiałam, będę jutro o 3:00 na tym samym miejscu. Dla mnie nie. No, dla mnie tak. Cudowny, wspaniały. Gabełku, jestem ci niewymownie wdzięczny. Serdecznie dziękuję. Nie ma za co. Ja ci odpłacę za tego kelnera. Dobranoc. Dobranoc. Przepraszam, szanowny pan dokąd? Szanowny panie, do swego pokoju. Pan wybaczy, szanowny panie, ale ten pokój jest twój. Nie, szanowny panie, ten pokój jest mój. Jak to twój? Mój. Twój? No to portier mnie razem z tobą tu ulokował? Mhm. Mhm. Znowu twoje idiotyczne, głupie kawały. Nie, ja z tobą spać nie będę, to jest wykluczone. Wolę w piwnicy, tu, w korytarzu, na dachu, wszystko jedno jest spojrzenie. Przepraszam bardzo, dzień ten facet tak na ciebie krzyczy. Przepraszam, ale... Nie pozwalam! Ale cóż to pana może obchodzić? Chwileczkę, pozwolę dmuchać w rodzinne gniazdo, mój teść i nie ma gadania, już. Zabieram teścia ze sobą, a ty możesz sobie spać na dachu. Proszę. Po co na dachu? Może pan spać obok, u mnie w pokoju, proszę. Numer 17, kluczyk. A ja 16. A my z ziemi napijemy się jeszcze po jednym do poduszki. Proszę. Cudo. Halo, czy to biuro podróży Poltur? Tu hotel Bellevue. Czy te 2 bilety wycieczkowe do Włoch gotowe? To proszę przysłać. Tak. A, witam pana! Witam pana redaktora, moje uszanowanie. Dziękuję bardzo, że pan redaktor był łaskaw przyjść. Bardzo proszę. Proszę. Proszę się rozgościć. Dzień dobry, witam. Bardzo dziękuję, że panowie przyszli. Specjalny szacunek dla pana redaktora. No, a tatuś przyjechał? Ależ naturalnie, samolotem specjalnie dla pana.
Przygotowałem dla szanownej prasy wielką niespodziankę. Otóż Violetta zagra drugi koncert Wieniawskiego w obecności swojego ojca. Nawiasem mówiąc, bardzo młodego i przystojnego. Na chwilę zostawię panów samych, zaraz ich tu przyprowadzę, przepraszam. Czy ty to rozumiesz? Jakie to jest okropne udawać córkę obcego człowieka, którego nawet na oczy nie widziałam. Przecież panienka nie chciała go widzieć, chociaż pan Hubert prosił o to. Bo taki do tej roli wynajęty człowiek przyjmuje mnie wstrętem. Co to jeszcze nie gotowa prędzej? Tam reporterzy czekają już w komplecie. A ten twój dzisiejszy papa pewno jeszcze śpi. Halo, halo, nie można się połączyć. Pamiętasz wszystko? Wejdziesz na salę, piękny ukłon w stronę prasy, tak? Potem serdeczny uśmiech do papy, rozumiesz? A może go mam jeszcze pocałować, co? Jakiś wstrętny typ, który się wynajmuje za pieniądze. No trudno, królewicza z bajki ci nie znajdę. Halo, proszę pokój numer 17. Halo? Niech pan już zejdzie. Prasa jest. Co proszę? Jak to? Przyszli? No naturalnie, prasa. Dziennikarze, reporterzy czekają na pana. A to świetnie, cudownie, tak ja już jestem, tylko wie pan, ten krawat założę i już lecę. Proszę pana, bo to jest... Halo? Tak, słucham, proszę. Więc powiada pan, że... A ilu ich jest? Co, 17 jest? O Boże, ja chyba oszaleję z radości. Proszę pana, proszę powiedzieć, że ja już lecę. A gdzie to jest? Sala konferencyjna. Już lecę. Niech pan sam nie wchodzi na salę. Niech pan wejdzie wewnętrznymi schodami, bo Violetka musi pana zobaczyć. Halo! 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 No co? On pan! Zademonstrować mój wynalazek. Serwis. Zaraz, bo prasa powiedzieć. Panie Moskwie, co ja narobiłem? Paweł! Chwileczka, bo ja się mylimy, Pawełku! Pawełku! Oj, pięknie ci. Paweł! Oj. Kiedy państwo wyjeżdżają? Przepraszam pana. Jedziemy. Dzień dobry, moje najniższe uszanowanie. Dzień dobry, panie. Taki jestem zdenerwowany, wzruszony tym zaszczytem, jakim mnie spotkał, tym zaszczytem, jakim mnie prasa zaszczyciła i... Co to za jeden? To zapewne ten ojciec Violetty. Bardzo się cieszę, że za chwilę będę mógł przedstawić panom dumę mego życia, jak to się mówi, duszę mszy. To, co wyhodowałem, to, co wypieściłem. Specjalnie w tym celu przyjechałem do Warszawy. Tak jest, proszę panów, specjalnie. Otóż mogę z dumą powiedzieć, że tak samo jak Marconi był ojcem swego dziecka, to jest, pardon, przepraszam, ojcem radia, tak samo ja podkreślam to z naciskiem, że jestem ojcem tego maleństwa, które wam za chwilę pokażę. Proszę państwa. Ten pijak urżnął się widocznie i przysłał kogoś innego. Ale dobrze mówi. Nic nie powinien mówić, z tego wyjdzie afera. Czy jest już ten mój ojciec? Jest. Otóż... To maleństwo, skromne, niby niepozorne, a jednak... Zresztą, po co tyle słów, po co tyle reklamy, to jest zupełnie zbędne, bo... Wejdź tylko i zacznij grać, ale prędziutko, proszę cię bardzo. Panowie sami za chwilę przekonacie się i usłyszycie, jak pięknie, jak cudownie to gra. I właśnie... Brawo.
panowie, panowie, a teraz uwaga! Proszę panów, pana Violetty zwykle przywozi jej podobne zabawki. Violetto, podziękuj tatusiowi. Dziękuję, tatusiu. Chwileczkę, proszę się nie ruszać, przyjemny wyraz twarzy. Chwileczkę. Zaczynamy. Violetto, zaczynamy. Proszę. Co to za historia? Ale może mi pan zechce łaskawie wytłumaczyć, co to wszystko znaczy, proszę pana? Ja pana proszę o wyjaśnienie. Dlaczego on sam nie przyszedł? Jak on śmiał bez porozumienia się ze mną przysłać zastępcę? Kto? On miał grać tę rolę. Ach, tak. Więc to nowy kawał kolegi. Już ja się z nim rozprawię. A, jesteś kolego, co? Pomyłka, nie wiedziałem, że ty idziesz do prasy. Tak, i nie wiedziałeś, że masz grać rolę jakiegoś ojca, co? Ja ojca? Tak, ty. Szalał, kto tak. Ci powiedział? Kto? Ten. Ten? Ja miałem grać rolę ojca. Gdzie jest ten przeklęty pijak? To wszystko przez niego. A, jest pan. To pan tak grał rolę ojca? To się ojca bije! Czy to aby odpowiedni będzie bukiet dla królewny z bajki? O, na pewno! Pokojem numer 17. O, właśnie! Rozmawiał pan z tym, co został ojcem, a on spał w moim pokoju. To jest pod numerem 17. A ja spałem pod numerem 16. I pan właśnie rozmawiał telefonicznie. Pan właśnie przyszedł na konferencję, bo spodziewał się też prasy. Jaki wynalazca, czy coś tam. I właśnie stąd całe nieporozumienie. Ale ja jemu nic nie mówiłem. Nie? On porządny człowiek. Może nawet porządniejszy ode mnie. No już dobrze, dobrze, idź pan już sobie. A w takim razie poproszę o odszkodowanie. Za co? Przecież pan na konferencji nie był, co? A w pysk dostałem, proszę, szarowego pana. No. Proszę. Dziękuję. Idź pan, niech pana moje oczy nie widzą. Bardzo dziękuję. Widzę, że i pan porządny człowiek. Może nawet porządniejszy ode mnie. Więc on winien. Boże, Boże, co ja narobiłam? A to wszystko przez pana! Panie portierze, to już są wszystkie ważniejsze redakcje, tak? Tak jest, proszę pana. Jak się masz, zięciaszku? Dajże pan spokój, przez pana taka awantura. Naraziłem na nieprzyjemność przyjaciela. No, człowiek pracował rok nad wynalazkiem i taka kompromitacja przed prasą. No. Nie rozpaczaj pan, ja mu wytłumaczę. Ale gdzie nie trzeba, panie, ja już mu wszystko powiedziałem, teraz należy to tylko naprawić. Ja biegnę do wszystkich redakcji. Przepraszam pana, jak pańska godność? Gaweł Pawlicki. Bo tyle jest, ja mi się zawsze myli. Paweł Gawlicki, Gaweł Pawlicki. To do przyjaciela, ja doręczę. Chodź pan, chodź. Muszę za wszelką cenę ten list wycofać. Halo? Tak, tak. Tak, list został przed chwilą doręczony. Proszę? Tak, pan Paweł Gawlicki mieszka w pokój numer 16. Jaki list? Kim ty rozmawiasz? Co to za Paweł Gawlicki? A to wszystko przez pańskie sztuczki reklamowe. Jakieś komedie z ojcem. Co to jest? Skąd ty to wzięłaś? Coś oszalała? Proszę puścić! Nie puszczę! Puścić! Nie puszczę! Dobrze pan! No więc podrę na kawałki! A, to ty. Czego jeszcze chcesz? Proszę pana, przyszłam powiedzieć, czy niesłusznie pana posądziłam.
O to, że jestem twoim ojcem, co? Właśnie chciałam powiedzieć, że został pan moim ojcem przez pomyłkę. No, jeszcze przez pomyłkę nikt ojcem nie został. Ale pan tak. Co tak? Ja jestem twoim ojcem? Nie. Właśnie chciałam to panu wytłumaczyć. Nic rozumie nie tłumaczy. Niech pan posłucha. Daj ty mi święty. Proszę pana, musi pan. Daj ty mi święty spokój. Muszę to wytłumaczyć, żeby pan nie narwał. Proszę pana, muszę. Czego ty właściwie chcesz? Niech pan zrozumie, ja pan chcę tylko wytłumaczyć. Proszę pana, nie przyjdzie, nie przyjdzie. 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 Nie przyjdzie. Rachunek, proszę. Służę panu. Szanowny pan wyjeżdża? Co? Tak. A rzeczy? To nieważne. Niech pan przyśle na dworzec. Nie, to są miejsca numerowane. Tak? Przy bramę przyjmie. Panie portierze, ile mam czasu do mojego pociągu? Jeszcze pół godziny. A to zdążę, pardon. Pawełku! Pawełku, spiesz się! Spóźnimy się na pociąg. Pawełku! Mam list dla ciebie. Gdzie on? Paweł! Co tu się dzieje? Halo! Co? No, nic nie... Chwileczka! Nie da rady. Zaraz! Już się robi, już! Ale... Dobra! Ojej! Chodź! Co ty tu robisz, mała? Chodź tu! Chodźże tu! Co ty tu robisz, mała? Gdzie jest pański kolega? Na co ci mój kolega? Muszę go natychmiast zobaczyć. Aha, to zdaje się wszystko w sprawie tego kantu statusiem, tak? Mało miał przez ciebie kłopotów już w myśku. Daj! Odejdź, proszę pana, ja się daj mi święty spokój, Bierz czego, proszę, to nie do ciebie, smarkaczu. Proszę o to! Bardzo ważnie! Nie denerwuj mnie, proszę o to. Dobrze? Niech mi pan daj mi święty spokój, proszę pana, ty się mnie czepiasz. Ewentualnie masz mi to kolegi. Daj mi święty spokój, nie denerwuj. Proszę pana. Serwus, Pawełku, szukałem cię. Wiesz, mam dla ciebie niespodziankę. Cudną niespodziankę. Ale tymczasem o tym cicho sza. Wahałem się. Wiesz co? Uwolniłem cię od tej małej szantażystki. Chciała się przyczepić do ciebie. Kto? No ta mała niby twoja córka. Przez twoje idiotyczne kawały. Oj, Pawełku, nie rań serca. Naprawdę, kiedy to nie moja wina. Pomyłka sprawiedliwości. Wszystko przez tego pijaka. Dobrze. Nie mówmy o tym. No dobrze. Kiedy wszystko się naprawi i z twoim wynalazkiem będzie świetnie. I ja będę spokojny jak ta cicha lipa nad modrym jeziorem. Już? Zgoda? Idź do diabła. A przeze mnie poznałeś tę piękną kobietę? Ha? Ona tyle warta, co i ty. Mam liścik do ciebie. Damską rączką pisany, może od niej? Daj. Chwileczka, ona jest tyle warta, co i ja. No daj, no nie rób głupich kawałów. Zaraz, najsampierw zgoda. Nawet zgoda, daj. Proszę. Jest pan komediantem.
Widzę, że ci znalazła jednak pod serce. Głupstwo! Nie przejmuj się, co? Nieważna przygoda. Długa bajka o królewiczy i królewni. Nigdy takich rzeczy poważnie nie brałem. I masz rację. Twoja Anielcia jest najlepsza dla ciebie. Serce ma dobre, kamieniczka. A jak zrobi kulewiak albo bewsztyk tatarski, to palce lizać. Żeby się tylko nie dowiedziała o tej przygodzie z córką. Raban by się zrobił w całym miasteczku. Anielcia by cię nie chciała. Tatusiu! Czego ty to chcesz? A co to pana obchodzi? Ja do tatusia. A to ładnie tak wyjechać bez pożegnania z córeczką. Co ty tutaj robisz? Jadę. Z kim? Z panem. To jeszcze zobaczymy. Na najbliższej stacji wysiądziesz i pojedziesz z powrotem do Warszawy. Cicho, to diabla, jeszcze ludzie się zlecą. Jak się zlecą, powiem, że tatuś mnie bije. Nikt ci, smarkule, nie uwierzy, że jestem twoim ojcem. A właśnie, że uwierzą, bo dzieci nie kłamią. A zresztą mam gazetę z naszą fotografią. Ja i tatuś. Proszę o bilety. Nie mam biletu, panie konduktorze. Tatuś dla mnie wykupi. Pan płaci? Ja? Skąd? Proszę, już! A to ci sensacja, widziałeś? A wczoraj twój szef bujał, że to jakaś obca. Tak mnie zemgliło z wrażenia, że cię muszę pokrzepić. Ojej! Ze wzruszenia o mało się trucizny nie napiłem. Gdzież się podziały u diabła nalewki? Same trucizny! To bardzo nieładnie, proszę pana, że pan przede mną to ukrywał. Ja dla swoich lokatorów jestem jak matka. Ale proszę pani, to nie moje dziecko. Szanowna pani gospodynia, prędzej uwierzę, że pani jest ojcem tego bachora niż ta cicha lipa. No ale proszę pana, po co te wykręty? Przecież ja czytam gazety, prawda? O proszę. Ale to nieporozumienie. Przypadek. Oświadczam pani kategorycznie, że ja nie jestem jej ojcem. Tatusiu! Czego chcesz? Ja ci dam tatusia zaraz. Pan mi go nie da, sama go sobie wezmę. Tatusiu, dlaczego on mnie zaczepia? Proszę cię grzecznie, wynoś się, pędraku! Ach, no jak można tak z dzieckiem się obchodzić? No cicho, maleńka. Masz tutaj jabłuszko, idź pobaw się ze Stefkiem. O, dzisiaj zatrzymuję ją u siebie. Już Anielia się nią zaopiekuje. Patrzeć nie mogę na tę owieczkę kulebiakiem karmioną. Znów coś pitrasi, pewno dla twojego ojca. A czy on ją lubi? Ha, kto go tam wie? Jego to tylko ten to da i o kto da obchodzi. Ale ona go zatrajluje. Mądry ma sposób. Jaki? No, przez żołądek do serca mężczyzny. Ciągle go podkarmia. Mnie by tam na sztukę kulinarną nie wzięła. Użyć panienki karty stawiać. Powróżyć panience, powróżyć. Proszę dać rączkę, proszę. Panienka młoda, ale serduszko już mocno bije zakochane. Jest przy panience młody chłopiec. Ale jest w tej miłości jakaś przeszkoda. Dostanę podwyżkę. Mam ziele miłosne. Przyjdź panienka dziś wieczorem do obozu, to dam. A co to za ziele? Jak je chłopiec wypije, to zaraz pokocha. Stefek, wiesz, gdzie jest ten obóz? Wiem. A pójdzie ze mną? Właściwie mnie ziele nie potrzebne, ale jak chcesz, mogę wypić. To przyjdź wieczorem pod moje okno i zagwizdź. Dobra. Ona mi robiła. No wejdzie z drogi, co to za skandal. Koncert odwołany. A może ją ci taterzy porwali? Słuchaj, co, Paulina zawraca głowę. Zresztą dałem już ogłoszenie, zobaczymy. Piękne. No i co ty na to?
Trzeba będzie momentalnie zadepeszować. Czekaj, jeszcze można 5000 zarobić na tej rozkosznej panience. Zarobić? Mhm. Ja jeszcze doplacę, byleby tylko się tego bachora pozbyć. No, marsz do łóżka. Nie chce mi się spać. Nigdy o tej porze nie spałam. Ale nie u mnie. U mnie będziesz spała. Właśnie, że nie. I w ogóle chcę powiedzieć dobranoc tatusiowi. Tatuś nie ma czasu, ma inne sprawy na głowie. No, marsz do łóżka. Urwanie głowy z tym bachorem! Nie miała mama dla mnie innego zajęcia, tylko niańczenie dzieci! Głupia jesteś, córuś, nie wiesz, gdzie twój interes! Nie chcę męża z dorosłym dzieckiem! Takie dziecko to majątek! Cudowne dziecko, na które bilety się kupuje! To nie bilet, co? No a teraz ubieraj się, pójdę z panem Pawłem do kina! Z panem Pawłem do kina? Za jakie grzechy ja zostałem ojcem? Diabeł! Bachor znowu urządza awantury! Chodź ze mną, bo ja się sam boję! No właśnie, dobranoc. A nie pocałujesz mnie na dobranoc? Tatusiu, usiądź przy mnie, dopóki nie zasnę i opowiedz mi bajeczkę. Bajeczkę opowiadać, no. Dobrze. Bajek jej zachciało. Zagraj jej coś. No poluś się. Zaśnij. W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miastu dają znać, że dzieci muszą spać. A śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? A śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie zlocą. Wszystkie dzieci, nawet zle, pogrążone są we śnie, a ty jednak tylko nie. Były sobie kotki dwa, kotki dwa, szaro-burę obydwa, ach śpi, bo właśnie księżyc zziewa i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Były sobie kotki dwa, kotki dwa, szaro-burę, szaro-burę obydwa, ach śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. Jeszcze tu takie ładne. Były sobie kotki dwa, kotki dwa, szaro-burę, szaro-burę obydwa, ach śpi, bo właśnie. Przyjdzie świt, a serce śpi, on zasnął, a nie ty.
tak, to ta sama. Ja ją od razu poznała i kazała jej tu przyjść. Tylko przebierz ją, żeby jej nie poznali. Powiedz, że to do czarów potrzeba. Jest. Gdzie ta mała? Wioleta! 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 Wioletko! Panie śledzik, nie widział pan gdzieś tej małej Wioletki? Poszła ze Stywkiem. Do kiedy? Dziewczyny i na nas się zwali. Panienka ładna, tylko w czygańskich szatkach, inaczej ziele nie pomoże. Pójdziemy wieczorową porą nazbierać, jak księżyc będzie wyspą. Tak długo mam czekać? Tak, ładna. Ładni trochę i potańczycie ładna, no idziecie ładna. Idź potańczycie ładna, idź. Co to znaczy? Coś nie w porządku, panie szefie. Po co ty ją do ludzi puściła? Trzeba było w pozie zatrzymać. Tak, żeby krzyku narobiła, a ta pójdę z nią po ziele. Wy z wozem na kraj lasu. Masz rację. I do Warszawy po nagrodę. Uważaj na tego chłopca. Aj da pal do slava, pa slava do lipačotu, aj da mena lasa još jem so. Ej, drista šel, čako me propijom ne baj, aj jo do slava li do pačotom kugo.
jak się masz, Pawełku? Dzień dobry, Gawełku, dzień dobry. Już wiesz? Nic nie wiem i nic nie chcę wiedzieć. Ale zaraz bardzo cię zainteresuje to w twojej sprawie, w sprawie twojego wynalazku. Jak to? Całe miasto grzmi. Zobacz artykuły we wszystkie kurierka. Mój kochany, mnie dzisiaj nic nie obchodzi. Nic. Daję ci słowo, że żaden kawał, no. Panie Gawełku. Co? Możesz mi robić kawały, ile chcesz. Nie będę się na ciebie gniewał. Oj, czy czasami dożyło do głowy? Tak, do głowy i do serca. Kocham dzisiaj cały świat, wszystkich ludzi. Proszę pana. Aha, pana, a nie tatusiu. Ja chcę z panem pomówić poważnie, ale w cztery oczy. Nowy szantażyk, nie bój się, nie wyjdę stąd. Gawełku, możesz wyjść. Ja się niczego nie obawiam. Mam rewolwer przy sobie. No, czego chcesz? Chcę panu powiedzieć, że właściwie... Co? Nie jestem twoim ojcem. Znudziło się, co? Nie, nie. Przygotuj się do podróży lepiej. Twój impresario niedługo przyjeżdża po ciebie. I ja wyjadę? Naturalnie. A pan zostanie i ożeni się? No chyba. Czy nie zostanę wiecznym kawalerem? A zresztą, co to ciebie obchodzi? No już, idź, idź. Przeszkadzasz mi tylko w pracy. No. Czegoś taka smutna, że nie dostałaś tego ziela? Niepotrzebne. Mnie się i tak podobasz. O, znowu coś pitrasi, ta... Kularda na szmalcu podsmażana. Anielciu, czy zaniosłaś brawsztyczek tatarski dla pana Pawła? Jeszcze nie gotowi, mamusiu. Oliwy zabrakło. Mamusiu, jest tam oliwa? Nie ma, musisz skoczyć do sklepiku. Chodź, chodź. Nie trafisz przez żołądek do serca. Ej, no trochę soli. Sol, soli. Jest, jest. Dużo, dużo. Pieprz, może być pieprz. Jak będzie, to jest kreda. Dawaj kredy. Ty, cegła jest! Dawaj cegła! Tak! Dawaj terpentyny! To się wszystko zaleje! Dobra! My zrobimy we wsztyce! Rozumiesz? Chodu! Chodu, uciekajmy! Ralalalalalalalala Panie Pawełku, co? Proszę skosztować bebsztyczek tatar, własnoręcznie robiłam. Dziękuję, nie jestem głodny, nie chce mi się jeść, śpiewać mi się chce, panu Anielo. Ale chociaż troszeczkę, bo będę smutna. Nie, dziękuję, naprawdę pani dziękuję. Naprawdę dziękuję, naprawdę panu Anielciu. Moja ulubiona potrawa, bebsztyk po tatarsku. I to te lapeczki robiły dla mnie. Ach, jak to ślicznie wygląda. Nom, nom, za, nom, go. Smakuje, panie Pawełku? Doskonale. Panno, Anielciu, tylko może troszkę za ostre. Panie Pawełku, jeszcze bebsztyczka. Co? Bebsztyczka? To jest bebsztyk? To jest trucina! Oj, piecze! O, co widzę, bebsztyczek tatarski, specjalność panny Anielci. Można spróbować? Proszę, proszę bardzo.
No i co, smakował bezszczyczek tatarski? A wie pan, co tam było? Kreda, soda, tłuczona cegła i serpentyna! Przez żołądek do serca mężczyzny? Nie uda się! No, wyrusz się! Nie, bo nie! Powiem pani całą prawdę! Pani mojego tatusia nie kocha! Nie kocha! Pani nie jest gobarta! Bo pani jest owieczna! Ja? Kulebiakiem karmiona! Kulebiakiem karmiona! To pan jest pularda! Na szmalcu podkładana! Na szmalcu podkładana! Co ty wygadujesz? Mnie już wszystko jedno, bo ja się utrułam. Co? Odchodzę na zawsze, to widzę. Nie! Oho, moja nalewka. Bachor nam się urżnął. Bierz, Stefy. No, ruszaj się. Głup ptasku, coś ty chciała zrobić? Chciałam się otruć i umrzeć. Umrzeć? Dlaczego? Bo kocham pana, a pan wolał bewsztyk tatarski. Panie szefie! Czego? To był zawód miłosny. Wiem. To proszę o podwyżkę. Dlaczego? No, bo chcę się żenić. Z kim? Z pańską córką. Coś ty zwariował? Z moją córką ja sam się ożenię. Gdzie ona jest? Proszę mi ją przyprowadzić. Jest, panie dyrektorze. Nareszcie pan dyrektor tego bachora zabierze. Przynajmniej kolega się ucieszy. No, kolega się nie ucieszy. Kolega zwariował. Co się stało? Ożeni się z własną córką. Co, z Galetą? Nie pozwolę! Nie! Absolutnie nie pozwolę! Ja mam kontrakt. Nie wolno jej wychodzić za mąż. Nie! To jest napisane. 20 000 odszkodowania. Ja nie pozwolę! Nie! Nie i nie! Co ja zrobiłem? Podarłem kontrakt. Dziecko śpi. Tak śpi, bo właśnie księżyc ziewa, ale już nie zaśnie. Będzie krążył teraz sam, tu podsłucha, spojrzy tam. On to lubi, jak go znam.